Witam wszystkich dzisiaj w kolejnym odcinku. Jak już wcześniej mówiłem, będziemy omawiali karty ze starymi ciągnikami i maszynami prototypowymi, bądź też zakupionymi przez jakieś tam zakłady. No w tej chwili tutaj nie ma takich informacji przez kogo, ale były takie maszyny kupowane u zachodniej konkurencji w Finlandii, w Danii. Tutaj akurat mamy te dwa przykłady, ale zanim przejdziemy do omawiania tych kart i, co szczególnie ważne, ciągników, jakie zostały używane podczas tych prób, chciałem Wam przedstawić dwie książeczki. Jedna to Traktory, niezapomniane modele, producenci, technologie, projekty. Jest to książeczka w oryginale wydana w Niemczech. Tytuł oryginału to Traktoren. Auto Udo Paulitz, współpraca merytoryczna Heiko Menzel i tak dalej, prawa wszystkie wypisane, opracowanie wersji polskiej Quendi Language Service w siedzibie i tak dalej, wydawca grupa wydawnicza Foxal, spółka z o.o. w Warszawie. I co chciałem Wam tu pokazać? Tu jest sporo traktorów. Mamy tutaj nawet takie ciekawe jak Avadans Ramley. Bardzo fajne traktory. Allgäuer. Tutaj napisane Allgäuer, ale to jest niemiecka firma Allgäuer. Ale możliwe, że tutaj po prostu w tym przypadku jest to zastosowanie Allgäuer. No, w każdym razie mamy takie traktory. Są tutaj różne bardzo fajne opisy, ładne zdjęcia, krótko na temat, rzeczowo. Więc jeśli byście chcieli, aby tutaj, w większości są to traktory niemieckie, znajdują się również amerykańskie, jak ten Farmal. Z którego to mamy roku? Z 1933. No proszę, jaka maszyna piękna. Tutaj mamy jakiś Farmal Super. No jest tego trochę. W większości to są, tak jak mówię, niemieckie traktory. John Deere amerykański, proszę bardzo, różne modele, Kramer niemiecki, Landini, a przy okazji Kramera, pozdrawiam Kramer, także wiesz, o kogo chodzi. Najładniejszy Kramer w Polsce, to mogę powiedzieć. Tu mamy Landini, Landsbuldoki niemieckie, różne modele. Manny, różne modele, Massey Harris kanadyjski, Nomag niemiecki, Ursus C45 polski, proszę bardzo, Verizon francuski. I to tyle. Jest tutaj, nie wiem, tak na oko mogę powiedzieć, no około setki tych traktorów myślę, że będzie. Zaraz zobaczymy. Może trochę nawet więcej, słuchajcie. No nie liczyłem tego, w każdym razie są tutaj te traktory. Jeśli macie jakieś życzenie, aby któregoś specjalnie omówić, pokazać zdjęcie, no to napiszcie mi w komentarzu. Postaram się przygotować jakiś artykuł, czy artykuł, jakiś filmik na ten temat. I tutaj mamy drugą książkę, Deutsche Traktoren. Jest to książka niemiecka. Album też bardzo ładny. Słuchajcie, bardzo fajne zdjęcia. Eicher tutaj był pokazany. Tutaj mamy, co to jest? Też Eicher właśnie, akurat taki duży. Tutaj mamy Guldnera. No różne są, jest Mann, jest Schlüter, Diesel Schlepper International. No jest tutaj trochę tych, nowe takie nowsze traktory są tutaj, widzicie, Deutze czy Case'y nowe. No nowe to traktor, po prostu taka maszyna, nie przypiął, nie przyłaptał. Nie bardzo jestem za tymi nowymi. Mamy nawet Porsche, proszę ja Was. No jest tutaj trochę traktorów, dane techniczne. Również z tej książki wydanej przez wydawnictwo Paragon mogę Wam coś przytoczyć. Bardzo ładny album, słuchajcie. Jest tutaj zawartość, co mamy w tej książce, jakie opisy. O, proszę bardzo, jakieś lokomobile piękne. No, to jest naprawdę niesamowita rzecz. Sam nie wiem, więc nie wiem, z Lanz widzę, Heinrich Lanz, między 1917 a 18 rokiem.
Fabryka w Mannheim Heinrich Lanz Werke. 80-konny silny silnik. No to trudno tak słuchajcie, czytać dosłownie, bo ten język niemiecki to jest w ogóle abstrakcja, to jest w ogóle co innego się mówi, co innego się rozumie. Więc żeby to właściwie prawidłowo przetłumaczyć, trzeba to trochę przy tym usiąść, ale tak z marszu, no jest mi trudno, nigdy tego nie robiłem, nie jestem tłumaczem. Ale w każdym razie jest to do zrobienia. Także bardzo, no, jak skądinąd piękna maszyna. W każdym razie, jeśli chcecie, żeby tutaj coś na ten temat powiedzieć, to dajcie mi znać również w komentarzu. A w tej chwili przechodzimy do naszego tematu kart. I mamy tutaj, słuchajcie, na pierwszym zdjęciu, na pierwszej karcie, korowarkę mechaniczną VK10 producenta Valon Kone Finlandia. Jest to maszyna importowana, przymocowana tutaj, podłączona właściwie do z wałem WOM do ciągnika Ursus C328. Co ciekawe, tutaj chciałbym zwrócić Wam uwagę, co będzie bardzo istotną rzeczą, jeśli chodzi o całość tego filmiku, to zwróćcie uwagę za każdym razem na kabinę. Ta kabina jest zwrócona górą do przodu, w sensie ona jest wyniesiona coraz wyżej i tutaj opada, ten dół jest bardziej ścięty w tą stronę, żebyście przy montażu własnych kabin, jeśli takowe macie, zwracali na to uwagę. No i tutaj co można powiedzieć o tej maszynie. Maszyna jest to typ urządzenia służące do korowania papierówki, żerdzi i kopalniaków. Jest to urządzenie przewoźne z wirującą głowicą kierującą, napędzane wałkiem WOM. Wymiary korowanego drewna powyżej metra, grubość od 4 do 23 cm, także całkiem spore nawet. Szybkość posuwu 25-60 m na minutę, no nieźle. Obroty głowicy korującej 500 obrotów na minutę, noże przecinające wymienne 3 sztuki, noże złuszczające również wymienne, również 3 sztuki. Ciężar korowarki to 1000 kg, wydajność 40-60 m3 na 8 godzin, obsługa 2 do 4 robotników, podawanie drewna ręczne, odbiór drewna ręczne. Powiemy coś o ciągniku. Przede wszystkim widzicie tutaj białą kierownicę. Także taka kierownica była montowana seryjnie w tych ciągnikach. W ogóle były, z tego co mi jest wiadomo, z czym ja się spotkałem, no to powiem Wam, że są trzy oryginalne kolory kierownic. To są te kolory, z którymi ja się spotkałem, jak mówię. Biała, granatowa i czarna. To jeśli chodzi o kierownicę. Natomiast tutaj macie jeszcze widocznie lampy już są z boku, maski. Obciążniki takie jak w Ursusie C325 od roku 62, od lipca dokładnie, no i lampy tylne typowe 28. Możemy wstępnie przyjąć, że jest to druga połowa roku 63, jeśli chodzi o początek, możliwy początek tego zdjęcia. Więc to jest powiedzmy od drugiej połowy. Ja to tak klasyfikuję, żeby to było łatwiej. Oczywiście te sytuacje mogą być nieco inne. Nie jesteśmy dzisiaj w stanie dojść, kiedy dokładnie zamontowano tą większą lampę w ciągniku C328. Ja, żeby to było łatwiej, podzieliłem ten rok dokładnie na pół, do lipca i od lipca. I tego się po prostu będę trzymał. Jest to oczywiście tylko taka techniczna informacja, żeby wiedzieć, jak rozdzielić dany model. To tyle, jeśli chodzi o to zdjęcie. Tutaj mamy zdjęcie kolejne. Opryskiwacz drobno kroplisty do drzewostanów. Maszyna zawieszona na ciągniku C328 również. I zobaczcie tutaj też ciekawostka. Mamy tutaj oczywiście lampy z boku, filtr powietrza z tym dużym grzybkiem, lampa od 328 jak należy, koła również od 325, które były montowane z obciążnikami w 325 od lipca 62. No i tutaj mamy taką ciekawą maszynę służącą do opryskiwania drzewostanów i młodników iglastych i liściastych środkami owadobójczymi typu Aerotox. Autor Biuro Konstrukcyjne Przemysłu Maszynowego Leśnictwa we Wrocławiu, to jest ten
Skrót tutaj na dole BKPML, zakład prototypów we Wrocławiu. Próbowałem coś w internecie znaleźć na ten temat, niestety nic się nie zachowało z informacji. Jeśli ktokolwiek ma jakieś informacje na temat tego właśnie zakładu prototypów we Wrocławiu, bądź też zna jeszcze ludzi, którzy tam pracowali, słuchajcie, mam taki pomysł, aby się tam przejechać, poznać któregoś z byłych pracowników, zrobić z nim wywiad i taki wywiad chętnie bym Wam przekazał, żebyście mieli informacje z pierwszej ręki, cóż tam się działo w tych zakładach, czym się te zakłady zajmowały. Myślę, że to byłby dobry film, aby powiedzmy go pokazać szerszej publiczności, tym bardziej, że właściwie to niewiele wiemy o tych zakładach prototypów, jakie wówczas były, natomiast było ich na pewno kilka. No i przyczyniły się naprawdę mocno do rozwoju rolnictwa, a przede wszystkim, słuchajcie, byli to ludzie z pasją, inżynierowie, którzy całe życie swoje poświęcili na to, żeby ulepszać maszyny, produkować maszyny. No, sytuacja polityczna była jaka była, nie wszystko im się udało wdrożyć. Niektóre rzeczy pozostały wyłącznie w prototypach. Jednakowoż szacunek dla ich pracy, dla ich chęci i dla tego, co zrobili, im się należy. Także tutaj mamy takie coś. Charakterystyka urządzenia. Zawieszenie trzypunktowe na hydraulice ciągnika, szerokość 130 cm, wysokość opryskiwania do 30 cm, do 30 metrów, przepraszam, sporo. Ilość końcówek rozpylających 5 sztuk, pojemność zbiornika cieczy 70 litrów, zużycie cieczy 60 litrów na godzinę, obsługa kierowca ciągnika plus operator opryskiwacza, no i typ realizacji prototyp. Także to mamy, jeśli chodzi o tą maszynę. Kolejne zdjęcie, mamy tutaj ciągnik również C328, ale słuchajcie, tu już jest końcówka produkcji tego ciągnika. Spójrzcie na, znaczy tak mi się wydaje, bo tak, to jest końcówka produkcji, bo spójrzcie na obciążniki. Tutaj już są obciążniki, jakie były stosowane w 30, czyli mamy już tutaj do czynienia z późnym modelem. Lampy z boku, oczywiście, lampy tylne od 28 jak należy. No i zobaczcie, jakie fajne urządzenie. Tutaj mamy dźwig na ciągniku. Aha, no i proszę bardzo, Ursus C325. No, ten, który to drukował, pisał, to ewidentnie się pomylił, bo tutaj ten ciągnik raczej z 25 nie ma nic wspólnego. W każdym razie przeznaczenie urządzenia, przemieszczanie przedmiotów o wadze do 250 kg. I tutaj mamy charakterystykę, długość ramienia 2300 mm, grubość 90 mm, udźwig do 250 kg, wysokość podnoszenia 170 cm, zawieszenie na podnośniku hydraulicznym ciągnika, etap opracowania, egzemplarz wzorcowy. Co to znaczy wzorcowy? Ano to znaczy, że o tutaj tak jak napisał nawet producent, możliwość produkcji we własnym zakresie przez poszczególne OZLP, ale również z tego co wiem. No i tutaj chciałbym pozdrowić Jarka Ogarka, oczywiście on sobie coś takiego zrobił, świetny pomysł. Nie wiem, czy to właśnie ty Jarek zrobiłeś, czy ktokolwiek, czy to już takie miałeś. W każdym razie jest to urządzenie, z którym ty ostatnio się tam zmagałeś przy jakiejś maszynie, coś kupiłeś, tam ściągałeś z przyczepki, w tej chwili już nie pamiętam, ale to jest właśnie to i powiem szczerze, też sobie coś takiego zrobię. To tyle. Tutaj oprócz tego, no, o tym ciągniku właściwie niewiele można więcej powiedzieć, ponieważ tu na dole widać jeszcze ma przekładnię kątową, natomiast zdjęcie jest w taki sposób zrobione, że no niewiele widać na nim, jeśli chodzi o sam ciągnik. Więc tutaj nie mamy właściwie za bardzo jak omówić. Jedynie co ważne, istotne sprawy jest to ciągnik 28 z kołami już, jakie stosowano później w 30. Obciążniki tutaj ewidentnie widać, jak to wygląda. No a lampy jeszcze o 28. To tyle. Kolejna sprawa. Tutaj mamy do czynienia z ciągnikiem 28, z tego co piszą tutaj, urządzenie zrywkowe na ciągniku Ursus C328, ale przyjrzyjmy się bliżej. No, lampy tylne od 25, ale błotniki od 28, nie ma tutaj szlówek. Lampy wyraźnie z boku. No to mamy właściwie tutaj pewność, że jest to ciągnik 28.
Co to za urządzenie zrywkowe na ciągniku? Zrywku. Zrywka dłużyć w terenie trudno dostępnym, jary, zbocza, teren podmokły itp. Tutaj wymieniona lista autorów: Panczerski, Patalas, Golasz, Łukaszów. Projekt racjonalizatorski. Wykonano jeden wzorzec. Także tutaj mamy coś takiego, bardzo ciekawe urządzenie na ciągniku, właśnie 28. No szkoda, że tylko jeden, bo na pewno urządzenie bardzo dobre. Po testach, z tego co, skoro po prostu tu zostało przedstawione, to na pewno wykonano jakieś testy. Gdyby to nie działało, nie funkcjonowało, nikt by się tym po prostu nie zajął, nawet nie próbował pewnie zdjęcia wykonać. Ale ciekawostka, słuchajcie, zobaczcie, pierwsze 28 mają tylne lampy o 25. To jest bardzo istotne, więc przy odnawianiu takiego ciągnika, jeżeli macie 28 z 63 roku, mogę Wam pomóc, jeśli podacie mi numery, jakie macie na swoim ciągniku, czy to jest ciągnik do czerwca, czy po czerwcu. Więc jeżeli będziecie mieli ciągnik z 63 roku do końca czerwca wykonany, pamiętajcie, stosujcie przy renowacji te właśnie tylne lampy, one tu mają być. Biała kierownica montowana seryjnie, jak już wcześniej wspominałem. Koła z obciążnikami od modelu 25 produkowanego od lipca 62. Będę to zawsze zwracał na to uwagę, żeby wyeliminować błędny pogląd, że te koła to są od koła 328, obciążniki od 328 nie. Jeszcze raz powtarzam, zanim powstał ciągnik 328, te obręcze, te obciążniki, te koła były produkowane w ciągniku 325 przez 8 miesięcy. Od lipca do końca lutego 63. Także tu mamy to urządzenie. Następna karta to opryskiwacz ciągnikowy ORZ300. Mamy tu do czynienia z ciągnikiem C325 i to są właśnie te obciążniki. Tutaj widzicie lampy na zdjęciu. Nie wiem, przez kamerę pewnie tego nie będzie widać, ale jest napisane URSUS25. Słuchajcie, tłumik sadowniczy, klamki w masce. Zobaczcie na tą kabinę, o której wspominałem, w jaki sposób jest ułożona. Bardzo fajny ciągnik, słuchajcie. Tylna lampa dzielona na pół, jak należy, od URSUSa C45. No i był to opryskiwacz cieczami grzybo- i owadobójczymi sadzonek w szkółkach i na uprawach oraz odpowiednio zmygłowanego drewna. Etap realizacji. Prototyp. Producent BKPML. Zakład prototypów we Wrocławiu. Tutaj taka bardzo fajna właśnie rzecz. Pojemność zbiornika 300 litrów, zawieszany. Wydajność 41 litrów na minutę. Ilość lanc uprawowych 5 sztuk, ciśnienie robocze od 10 do 15 atmosfer, ilość lanc sadowniczych 2 sztuki, ciśnienie robocze 25-30 atmosfer, zasięg strumienia cieczy 10-12 metrów, obsługa 2 lub 5 robotników plus traktorzysta, ciężar 260 kg, prędkość jazdy 3 do 5 km na godzinę i wydajność 1 hektar na godzinę. Bardzo fajne urządzenie. Widocznie po prostu no nie można było go wprowadzić, został w wersji prototypowej. Tu mamy następny bardzo ciekawy ciągnik, słuchajcie, zobaczcie, pierwsze co nam się rzuca w oczy, to mamy odwrócone koła. W ten sposób ciągnik został poszerzony i w taki sposób również można było go używać. Tutaj oderwała się, na zdjęciu widać, oderwała się lampa. Jest to ciągnik 25 z tłumikiem sadowniczym, tu kawałek go widać. Zwróćcie uwagę również na daszek, jak jest zamontowany. Szperacz bardzo ładnie. Co ciekawe, słyszałem poglądy, że ramki chromowane nie były stosowane w ciągnikach. No tutaj macie ewidentny dowód, bo to jest bardzo ładnie, wyraźnie widoczne, że ta ramka chromowana jest. Także, żeby po prostu nie brać takich rzeczy pod uwagę, że nie było chromowanych ramek w ciągnikach. Były również, jak białe kierownice, to było to montowane seryjnie. Ale co tu mamy? Mamy zagniatacz szczelin, producent Dania, importowany. Urządzenie jest przewidziane do uciskania sadzonek w szczelinach wykonanych znacznikiem talerzowym z jednoczesnym spulchnieniem gleby w międzyrzędach. Takie to jest to urządzenie. Również było próbowany, jak to się sprawuje. Być może stosowano je
ciągle w szkółkach, a być może próbowano wykonać podobne w Polsce. No kto wie, dzisiaj trudno bez tego wywiadu, który właśnie, o którym mówiłem, że chciałbym poznać takiego człowieka, może macie, wiecie po prostu kto pracował w tych zakładach prototypów we Wrocławiu, dajcie znać w komentarzu. To tutaj jeśli chodzi o tą maszynę. Czy coś można powiedzieć jeszcze o tej 25? Tutaj nie, właściwie to wszystko co mamy, natomiast tu mamy tą samą 25, widać po numerze rejestracyjnym. Już jest większy kawałek jej pokazany, tu widać przednie koła również odwrócone. Tutaj ten brak lampy, tablica rejestracyjna identyczna, natomiast ten ciągnik tutaj się został wyposażony w wielorzędowy opielacz sprężynowy. Producent również Dania, importowana maszyna służąca do międzyrzędowej pielęgnacji gleby w szkółkach. To tyle jeśli chodzi o materiał, który miałem przygotować z opisu tychże zdjęć kart i kart, jakie udało mi się nabyć. Widzicie tutaj cechy szczególne w poszczególnych ciągnikach w 25, 28 i 30, znaczy ta 30 właśnie ta tutaj na tym zdjęciu jednym omawiałem właśnie, że już koła były montowane 28, a później adoptowane do 30. Także to mamy takie omówienie tutaj tego. Przypominam, tu mamy dwie książki, obydwie pochodzące, tutaj ta jest książką niemiecką, ta jest książką również niemiecką, ale przetłumaczoną na język polski. Mamy tutaj całą masę różnych traktorów. Chcecie, abym coś opowiedział, coś nagrał? Zapraszam. Piszcie w komentarzach. No i tyle. Do zobaczenia w następnym filmiku. Cześć.